Hej, 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 witam moi drodzy, jak zwykle niezwykle serdecznie, tutaj znowu ja, Orention, i gramy dalej w Fallout, ponieważ to jest tydzień Fallout. I cyberpunka, cyberpunk leci cały czas. Jesteśmy w blasku i nie tyle jesteśmy ogarnięci blaskiem, co jesteśmy w takim kompleksie badawczym przedwojennym, ale zniszczonym. Widzimy tu krater, został bezpośrednio trafiony chińską bombą atomową. Bractwo nas tu wysłało, żebyśmy znaleźli jakiś artefakt i udowodnili, że tu jesteśmy. Oni sami nie chcą tu nikogo wysyłać, bo wiedzą, jakie tu jest promieniowanie i w ogóle. Także cóż, może dla świętego spokoju zażyjemy jeszcze jeden Radex i Radaway, antyrad. Cudnie, i wczytajmy może od razu ten holodysk. Pip-Boy wyświetla. Wczytywanie danych z taśmy. Zyskujemy 100 punktów doświadczenia. Będziemy się stąd wynosili jak najszybciej, ze względu właśnie na to promieniowanie radioaktywne. Być może jeszcze kiedyś tu wrócimy, ale na razie uciekniemy stąd. Jeszcze chciałbym zerknąć na ten komputer działający. System. Zasilanie podstawowe wyłączone, zasilanie awaryjne włączone. Zarządzanie systemami energetycznymi. Zarządzanie systemami. Zasilanie podstawowe. Wyłączone. Aktywacja podstawowego systemu. Zasilanie podstawowe. Błąd, błąd, błąd. Próba aktywacji podstawowego systemu zasilania. Nieskuteczna. Diagnoza. Przyczyna. Agregaty prądotwórcze. Poziom 6. Nie funkcjonują. Wniosek. Konieczny. Przegląd. Ok, mamy włączone tylko zasilanie awaryjne. Może to i dobrze, bo na niższych poziomach byłby z tym problem, ale być może jak się lepiej wyposażymy w lepszą zbroję i w ogóle, to wrócimy tutaj jeszcze. A tymczasem lepiej chodźmy stąd. Myślę, że chociaż może jeszcze od Tycho weźmy jeden Radaway. Wzięliśmy. Okej, okay. No i dobra. Wynośmy się stąd. Wróćmy do Bractwa, ja zapiszę grę. Dla bezpieczeństwa. No i lecimy przez pustkowia. O właśnie, tak myślałem. Odczuwamy efekty choroby popromiennej, moi drodzy. Obficie krwawisz. Jest ci bardzo niedobrze. A ponadto wypadają ci włosy. O matko. Ale żywmy nadzieję, że przetrwamy to. Tym bardziej, że zażyliśmy środki antypromieniotwórcze przeciw promieniowaniu. Także lećmy do Bractwa. Tam być może ktoś nam udzieli niezbędnej pomocy medycznej. Kurczę, mogłoby się coś jeszcze fajnego wydarzyć na pustkowiu. O. Weźmy shift. Podświetlmy w razie czego. Jeżeli cokolwiek można tu znaleźć. Ale wydaje mi się, że to, że zatrzymaliśmy się, było spowodowane kolejnymi symptomami choroby popromiennej. Okej. Okay. Wynośmy się stąd. Lećmy dalej do Bractwa Stali. Do Bractwa. Ups. O, to tylko rad skorpiony. To tylko rad skorpiony. Może weźmy blaster obcych. Pięknie, jeden. Całkowicie zniknął. No co jest, chłopaki? Aha, bo te rad skorpiony są nieagresywne. Dobrze, tym lepiej. Nic tu chyba nie będzie dla nas ciekawego. W pewnej odległości zauważasz grupę rad skorpionów, ale wydaje mi się, że już nie odczuwamy takich silnych objawów. A jednak ten nas ściga, to padalcuch ponury. Piękny strzał, chłopaki. No co was, kurde, już całkiem tu? Dobra, tym razem walka się zakończyła, wyśmienicie. Już zapiszmy. Nie, 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 nie chcę wczytywać, chcę zapisać. O,
Śmienicie. Nie do hubu, tylko do bractwa, bardzo proszę. Mam nadzieję, że już niczego nie spotkamy po drodze. No nie. Która godzina? 11. Pięknie. Cytadela Bractwa. Taka fajna mapka. No i dobra, zanim pójdziemy tutaj rozmawiać z Cabotem, że byliśmy już w blasku i że znaleźliśmy to, po co nas wysłano, to może jeszcze przeczytajmy sobie w Pip-Boyu w statusach taśma starożytnego bractwa. 1-2. Kapitan Maxon miał rację. To miejsce jest śmiercią. Pisze to, aby w przypadku, gdy nie uda nam się wrócić, ktoś kiedyś mógł się dowiedzieć, co się z nami stało. Dotarliśmy do ośrodka badawczego West Tech po 20 dniach piekła. Ale to był najłatwiejszy etap. Poziom promieniowania wystrzelił do góry, gdy tylko dostrzegliśmy wielki krater. Sprawdziliśmy zapasy i uznaliśmy, że z pancerzami i specyfikami antyradiacyjnymi damy radę szukać przynajmniej przez jeden dzień. Wiedzieliśmy, że istnieje ryzyko, ale technologia, którą mogliśmy znaleźć, była tego warta. Spuściliśmy się w głąb krateru na pierwszy poziom i wszystko zdawało się iść zgodnie z planem. Nie było zasilania, więc nie musieliśmy obchodzić systemów ochronnych. Tak przynajmniej sądziliśmy. Na tym poziomie nie było nic cennego, więc zeszliśmy niżej. Na drugim poziomie było tak samo. Kiedy Jensen zjechał na trzeci poziom, rozszalało się piekło. Czujniki ochronne na pierwszych dwóch poziomach były wypalone. Ale nie na tym. Jensena pocięło na strzępy, zanim zrozumiał, co się dzieje. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy broni, która tak łatwo przebija pancerz wspomagany. Ludzie padali na prawo i lewo, a jeszcze żywi panikowali. Próbowałem ich przegrupować, ale tylko Soto i Camarillo wrócili ze mną, tu, na pierwszy poziom. Fakt, że dociera do mnie zapach spalenizny z kikuta ręki Soto, świadczy o tym, że mój pancerz już nie jest hermetyczny. Więc wdycham o wiele więcej. O wiele więcej radów niż planowałem. Hydraulika wycieka mi z alarmującym tempie. Musimy oddalić się stąd na wystarczający dystans, zanim mój pancerz wysiądzie. Camarillo wydawał się być fizycznie zdrów, ale zniknął około godziny temu, mamrocząc coś o Gehennie. Ten bydlak ma wszystkie antyrady. Pozostał zatem Soto i ja. Nie uda nam się odejść wystarczająco daleko stąd bez antyradów, więc muszę spróbować znaleźć Camarilla, zanim nie będzie za późno. Sierżant D. Allen, Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych. Czyli to było jeszcze... To były takie początki bractwa, zaraz po wojnie. Koniec. Bardzo ciekawe moim zdaniem. Bardzo dramatyczne wydarzenia. Zapiszę grę. Porozmawiajmy z Cabotem. Hey, you're back. Did you get something? Tak, pewnie, że tak. Ale muszę powiedzieć, że wysłaliście mnie do piekła. Great. But the High Elder said you have to give it to me before I can let you in. Sorry. No dobra. This is great. Hang on while I open the door. Dobra. No i w ten oto sposób będziemy mogli wejść do bunkra bractwa. Słuchaj, Cabot, mógłbyś się odsunąć? O, dziękuję serdecznie. Zjedźmy na poziom pierwszy. Tak naprawdę na podpoziom pierwszy. Ach. Niektórzy członkowie bractwa mogą się poczuć obrażeni, jeśli obcy, to znaczy nowy kadet, zbliży się do nich z bronią. Dobrze. Odłożymy zatem broń. Okej, gdzie tu mamy kolejną windę? Tutaj. Na razie zostawmy to wszystko w spokoju. Porozmawiajmy z wielkim mistrzem w takim układzie. Ups. O.
Wielki Mistrz będzie chyba na najniższym podpoziomie, ale wybaczcie, jeśli się pomylę. Nie, jest. Generał Maxon. Ciekawe, prawda? To był kapitan Maxon. Ale kapitan Maxon tam zginął, nie? To musi być jego jakiś potomek. Kim jesteś? Strażnik Bractwa. Czyż to nie brat Twitch? Cześć. Witaj, kadecie. Wszystko jest zabezpieczone. Śmienicie. Cieszę się. Hello, youngster. Cabot said you wanted to talk. Look, I'm pretty stacked up right now, so I'll help you out as long as you don't start flapping your gums too much. You know, outsiders are like that, always jawing. Kinda like me, huh? Trochę jak ty, no. Może ty mi objaśnisz sytuację. Wszyscy tutaj wydają się być poddenerwowani. Wygląda to tak, jakbyście się szykowali do wojny. Ale nikt nie wie z kim. Well, the merchants from the hub told us a bunch of caravans disappeared on their way up north. I think there's an army in the mountains. But the elders, they don't want to act until they're sure. Kurczę, obiecywałem, że będę to czytał, nie? Żebyście mogli z daleka oglądać. Dobra, spróbujmy. No cóż, kupcy z hubu powiedzieli nam, że sporo karawan zniknęło w drodze na północ. Widzę, że w górach jest jakaś armia, ale starsi, cóż, nie chcą działać, dopóki nie będą mieć pewności. Udało mi się zdobyć dowód na to, że to ta armia jest przyczyną zniknięcia karawan. Ta armia to armia mutantów. Masz dobry powód, by się niepokoić. Oni wyglądają na bardzo potężnych. Then you understand the problem. To survive, we need someone who knows the outside, like you. No właśnie, moi drodzy, bo to jest pewna różnica w bractwie, nie? Bo przyzwyczajeni do bractwa z Fallouta trzeciego, który broni tam tubylców na stołecznych pustkowiach, zapominamy o tym bractwie z zachodniego wybrzeża, które tak naprawdę nie wtrąca się w to, co robią tubylcy, nie? W sposób życia tubylców. Bardziej skupia się na gromadzeniu technologii. To, do czego jak gdyby bractwo zostało powołane tam dawno, dawno temu. O tym mówią też w Falloutie 3 między innymi wygnańcy, nie? Że nie podoba im się ta polityka bronienia tubylców, ponieważ nie do tego bractwo zostało powołane. Bractwo zostało powołane do gromadzenia i zabezpieczenia starej technologii, aby nie wpadła w niepowołane ręce i żeby znowu nie powtórzył się, nazwijmy to, holokaust spowodowany jakąś tam ludzką nieostrożnością, czy chęcią władzy, czy czegokolwiek tam. Nie? I oni jak gdyby tutaj się mianują takimi strażnikami tej technologii przed tym, aby nie wpadła w niepowołane ręce. No ale przeczytajmy, co nam powiedział tutaj starszy. Zatem rozumiesz, na czym polega problem. By przetrwać, potrzebujemy kogoś, kto zna świat zewnętrzny, tak jak ty. No i co? Negocjujemy pieniądze. Myślę, że on się zdenerwuje, ponieważ nasza charyzma jest, nie pamiętam jaka, muszę powiedzieć tak. Tutaj wam uczciwie. O, no nie bądźmy chciwi, mamy sporo pieniędzy. Poza tym nie chcę tu zepsuć rozmowy. I nie na tym rzecz polega, nie? Twitch nie jest jakimś tam chciwcem. Pieniądze oczywiście zawsze się przydają. Dają poczucie bezpieczeństwa i większe możliwości, ale my mamy sporo, nie potrzebujemy pieniędzy więcej. Na tę chwilę, że tak powiem. Więc pójdę na rozpoznanie obszaru na północy, a potem zamelduję, co uda mi się tam znaleźć. Good. Anything else you need to ask? Dobrze. Chcesz jeszcze o coś spytać? Czy istnieje możliwość otrzymania przeze mnie jakiejś lepszej broni? Cóż, radzę ci porozmawiać w tej sprawie z Matiją, moją asystentką.
Okej, cześć. Ale nie. Już rozmawiamy z Mattią. Dobra, niech będzie. Okej, Maxon... nie będę udawał żeńskiego głosu. Mattia mówi, okej, Maxon zatwierdził dla ciebie poprawę stanu uzbrojenia. Na co masz ochotę? Kurczę, na co ja mam ochotę? Tylko... Dobra, mam ochotę na karabin snajperski. Proszę bardzo, cieszę się, że jesteś po naszej stronie, kadecie. Okej, dostaliśmy ten karabin snajperski? Dostaliśmy. Jaka minimalna siła? 5, kurczę. No ale to niczego nie zmienia, Damy ten karabin, może Tajko, przykład. Ważne, że jest. A jaką ona amunicją strzela? 5,56, Dobra, pomówmy jeszcze z Maxonem w takim układzie. Czego u diabła chcesz teraz? Muszę ci zadać kilka pytań. Strzelaj. Myślę, że to nie jest dobre powiedzenie w tych okolicznościach, bo Twitch ma w zanadrzu blaster obcych. Nie powtarzaj tego drugi raz, Maxon. Czy możesz mi powiedzieć o historii Bractwa? I don't have time for a story that long right now. Here, all of us grew up on this. On nam dał chyba holodysk, o ile dobrze pamiętam. Czy mogę ci zadać kolejne pytanie? Shoot, miałeś tego nie powtarzać. Kim są starsi? Nie, co jest podstawowym zadaniem Bractwa? Our main goal is to survive. The scribes copy old plans for weapons or design new ones. And the knights make guns from them. Most guns come from us. Naszym głównym celem jest przetrwanie. Skrybowie kopiują stare schematy broni lub projektują nowe, a rycerze wykonują spluwy na ich podstawie. Większość spluw pochodzi od nas. Kolejne pytanie. Kim są starsi? Well, you see, there's four of them. And that's about all they can ever agree on. They can't even agree if they want to piss, much less pick a pot to piss in. No cóż, widzisz, jest ich czworo. I to w zasadzie wszystko, co do czego mogą się kiedykolwiek zgodzić. Nie potrafią się nawet zgodzić, czy chce im się szczać, nie mówiąc o wyborze nocnika, do którego mają naszczać. Tak, odwieczny konflikt żołnierzy z politykami, nie? Żołnierze chcieliby załatwiać sprawy siłą, a politycy perswazją, nie? Albo jakąś dyplomacją na przykład, powiedzmy. Jeszcze chciałbym. Czy wiesz coś o szponie śmierci? No, just another stupid rumor. Some people say it's a huge fanged monster, and others say it's a vampire. No, to nie do końca jest. Głupia plotka. Ale przeczytajmy, co mówi Maxon. A, to po prostu kolejna głupia plotka. Niektórzy mówią, że to wielki, zębiasty potwór, a inni mówią, że to wampir. I tu się mylisz, dziadek, że tak powiem. Okej, a coś jeszcze tu z Mattią? A kim ty jesteś? Nazywam się Mattia. Oficjalnie jestem asystentką Maxona, ale jestem tu po to, żeby dbać, aby nikt nie zadzierał ze starym. No, ona jest jego takim ochroniarzem, przepraszam. Starym? Brzmi to trochę lekceważąco. Nie, wcale nie. To porządny gość. Kpiarsko. A poza tym, nie obgadywałabym go, kiedy stoi obok mnie. No to co takiego robisz dla Maxona jako jego asystentka? Zajmuję się całą robotą papierkową. On by jej nie podołał. Nawet gdyby miało mu to uratować życie. Także jeśli zatwierdzi poprawę stanu uzbrojenia dla któregoś z braci, ja przetwarzam to zlecenie. No tak, bo on jest już leciwym gościem. Nie? To nie ma się co dziwić. Ma już swoje lata. Dzięki za info. Dobra, teraz tak. Gdzie są lekarze? Kurczę. Gdzie są lekarze? A chodźmy, tu szafeczka jest. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeżeli zajrzymy do szafeczki.
Szafeczka jest empty. Ale tu jest druga szafeczka. Chodźcie, chodźmy szybciej, póki Tajko otworzył wrota. Dobra, wracajmy zatem do windy. Sprawdźmy wszystkie poziomy, gdzie jest poziom medyczny. Ponieważ teraz jesteśmy na najniższym poziomie, nie? Jedźmy zatem na trzeci, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest czwarty. Udajmy się zatem na trzeci poziom. Zobaczmy. O, to są skrybowie pracujący tutaj ciężko. Tu jest warsztat. Też bardzo ciekawe miejsce. Ale póki co, gdzie są medycy? Skryba. Dobrze, wjedźmy zatem na poziom wyżej. Na drugi. Lekarz Bractwa. Wyśmienicie. Teraz zobaczmy, ile mamy pieniążków. Mamy 25 tysięcy ponad. Wyśmienicie po prostu. To idźmy do tych medyków Bractwa pomówić. Będzie taki gadany odcinek, ale zaraz zobaczycie, co my tu wykombinować chcemy. Zapiszmy grę. Zobaczmy, co pan ma w szafusi. Opa, nie damy rady podnieść? Dam. O, panie, to lubię. A w drugiej szafusi? W drugiej nic, kurczę. Jeszcze jakieś szafusie tu macie? Macie. Tutaj też nic. Szafusie zawsze trzeba sprawdzić, nie? Bo może być coś ciekawego, tak jak w poprzedniej zresztą. Teraz z tym kolesiem pomówmy. Musisz zapytać lekarza. Witaj, co ci dolega? Napromieniowanie. Z radiacją nie ma żartów. Zachowuj więcej ostrożności. No i powinien nas wyleczyć. Okej, proszę bardzo. Mam nadzieję, że pianka nie podrażniła ci skóry. I teraz mamy już spokój z napromieniowaniem. Okej. Mówmy jeszcze do lekarza. Witaj, co ci dolega? Czy prowadzisz operację? Ależ oczywiście, ale to bardzo kosztowne i czasochłonne. Poproszę o szczegóły. Cóż, mogę zwiększyć twoją siłę, wytrzymałość, zręczność, poprawić spostrzegawczość, a także pomóc ci usprawnić twój proces uczenia się. O której obserwacji chcesz otrzymać więcej informacji? O! To Cenega tak śmiesznie przetłumaczyła. Każdy zabieg mogę przeprowadzić tylko raz. Tak, to jest ważne. Koniec. Siła przede wszystkim. Chcemy do siły. To łatwe do wykonania, lecz wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Kosztuje jedynie 2000 kapsli. Ale leczenie pooperacyjne zajmuje 3 tygodnie. Biorę to. Okej, raz kozie śmierć. Tylko żartuję. Możemy zacząć od razu. Lori podaje ci narkozę i powoli odpływasz. No to jak się czujemy? Od razu czujesz różnicę. Jesteś we śnie całkiem gadatliwą osobą. Możesz już iść. Do zobaczenia. Od razu poczujemy różnicę i mamy siłę 4. Wyśmienicie. Okej, przeprowadźmy wszystkie operacje, jakie są możliwe, ponieważ nas już tutaj nie interesuje, że tak powiem, czas, bo oddaliśmy Water Chipa do krypty, więc możemy się tu operować do woli. I tutaj co ci dolega? No nie dolega mi przecież. Nic mi nie dolega. Opowiedz mi. Tak, no nie, no o jeden punkcik mam za niskie zdrowie, ale dobra, możemy się wyleczyć. Z tej rany, raczej draśnięcie niż rana. Wszystko wyleczone. Tak, wszystko wyleczone. Śmienicie. Dobra, operujemy dalej. Co ci dolega? Opowiedz mi o operacjach.
Percepcja, wytrzymałość, inteligencja, zręczność. Percepcja tym razem. Biorę to. Precz ze starym, witaj nowe. Spadasz w otchłań jak gła. Trochę to potrwa, ale wyglądasz dokładnie tak samo, ale jak się czujesz? Wszystkie twoje zmysły wydają się bardzo wyostrzone. Zabieraj się. Percepcja mamy 9. Inteligencji nie musimy, bo mamy bosko. Okej. Okay. Kolejna operacja. Zręczność. Wytrzymałość po kolei. Inteligencji nie. Wytrzymałość. Ten zabieg nie jest zbyt trudny. Wymaga około tygodnia i będzie ci kosztować 3000 kapsli. Biorę to. Mam nadzieję, że posiadasz serce. Lori mruga do ciebie, gdy zapadasz się w ciemność. No, wyglądasz nieco masywniej. Czujesz się wspaniale. Cóż, daj mi znać, jeśli wystąpią jakieś problemy. Nie wystąpią. Wytrzymałość mamy 5 teraz. Okej, uwielbiam tę operację. A mamy jeszcze kaskę. Mamy. O operacjach. Zręczność. To nie jest zbyt trudna operacja, lecz bardzo kosztowna. I czasochłonna. Zabierze 3 tygodnie i będzie kosztować 5000 kapsli. Biorę to. W porządku, bierzemy się za to. Farmaceutyki są takie przyjazne. Twój sen nadchodzi szybko. Okej, przywróciłem ci pełną gotowość do służby. Napinasz mięśnie i czujesz zwiększoną szybkość oraz poprawioną koordynację. Tylko cię proszę, nie uszkodź mojego arcydzieła. Zręczność 6. Super. Zaczynamy być cyborgiem. O, i dostaliśmy więcej tego. Zaraz sobie jeszcze zrobimy. Uleczymy te 2 punkciki czy 3 rany. Proszę, ale przestań wdawać się w bójki. A co z tym promieniowaniem? Z radiacją nie ma żartów, koniec. Tak będzie cały czas? Jakiś bug czy co? No promieniowanie. To cały czas, nie? No dobra, to widocznie jest jakiś delikatny błąd. Ponieważ my nie mamy przecież napromieniowania. Jest wszystko zicher, że tak powiem. Super. Okej, teraz dobrze by było wyposażyć się w lepszy pancerz, nie? Przejdźmy, bo tu jeszcze są szafeczki. Tu jest kadet skrybów. Mamy... tak. W dzianko krypty, ponieważ no, rozebraliśmy się z pancerza do... Zamek jest zamknięty? Kurczę, żeby nie było problemów, nie? Zapiszmy. Mam nadzieję, że... Okej, nie będzie tu nikt obrażony mocno. Nic nie ma. To jeszcze w tych footlockerach. O, ammo jest. I nóż bojowy. Na sprzedaż. Powodzenia. Masz pokój z gadatliwym Jerrym. Nie wiem, czy to dobrze. Powodzenia, masz pokój z gadatliwym Jerrym. Dobrze. Przejrzymy wszystkie szafusie. Też będzie zamknięte? Nie. Otwarte. Oczywiście zapis, jakby ktoś się próbował na nas obrazić. Nie ma nic, niestety. Tu po co te szafki, kurde, trzymacie, jak one są puste? O, ale tu jest amunicja. 5 mm. Do minigana na przykład. By pasowała. O, taka. Zobaczymy, co z tym się da zrobić. Może sprzedać, może... coś innego. Tu jest jeszcze jakiś kadet rycerzy w pancerzu podobnym do naszego. Otwieranie zamków jest 2, nie? Nie udaje się. Otwieram zamek. Zacznijmy od footlockerów. Proszę, kolejna do minigana.
Kolejna. To jest chyba ta 45 setnych cala, nie? Na przykład do Desert Eagle'a. I tu nic nie ma. Ta 44 setne cala. Magnum JHP. Hollow Point, czyli pełnopłaszczowa. Przeciwcelom opancerzonym. Mało skuteczna, no tak, bo tam to jest armor piercing, a to jest hollow point, pełnopłaszczowa. Okej. Okay. Gdzieś jeszcze są szafusie jakieś ciekawe, żeby pootwierać? No tu jeszcze są. Zobaczmy, czy to będzie zamknięte. Zamknięte? To posłuszmy się naszym. No dawaj, dawaj, Twitchuś. To ciekawe. A to ciekawe. Zyskujesz 25 punktów. My dziś mieliśmy wytrych elektroniczny. O ile dobrze pamiętam. A z który z panów ma nasz wytrych? Może Tajkuś? Tajkusiu. To jest to, nie? Tak, wytrych elektroniczny. Niepostrzeżenie staje się twoją wartością. Własność. Dobra, dajmy Tajkusiowi chemię. Super steampaki sobie zostawimy. Dajmy Tajkusiowi nóż. Dobra. To ammo mu dajmy. To ammo do pistoletu to nosiłby chyba lepiej. Nie, nie z tego poziomu. A to jest chyba Psycho, nie? Psycho, no. Dobra, tak się trochę... dysk sobie... Możemy zostawić. Dajmy mu ten karabin też. Chociaż dysk możemy mu też dać. Już mamy go... Chociaż to nie jest ten dysk. Przepraszam bardzo. Dawaj to. Ten chyba musimy wczytać, bo to jest historia bractwa. No tak. Dobra, wyjdźmy z tego. Inwentarz, załóżmy ten pancerz. 81 mamy, 85 przepraszam mamy teraz. Czytajmy to. Widzisz dysk z jakimś dziwnym oznaczeniem. Pip-Boy wyświetla, wykryto pliki w systemie. Super. Jeszcze dajmy Ajankowi. Ajanku. Tą amunicję, o. Teraz możemy mu też oddać ten dysk. Świetnie. Zobaczmy, co tam Pip-Boy ma nowego. Przewodnik po kryptach? To on nam nie dał nic. Żadnego... żadnego holodysku? Czy nie wczytałem tego w końcu? Może powinienem go mieć przy sobie? Sorry. Inwentarz. Wykryto pliki w systemie, czyli ten już jest wczytany, nie? To ciekawe. Mi się wydawało, że Maxon da nam coś o historii bractwa. Ale... niestety nie. No dobra, mówi się trudno i żyje się dalej. Zostały nam jeszcze footlockery. Amunicja. I amunicja. Okej. Okay. A Janek? Dostaniesz tą. Dostaniesz też to, proszę bardzo. Tajkuś? Dostaniesz to. I dostaniesz chemię tą też. No i dobra. Czyli co? Dobrze by było teraz zająć się zdobyciem jakiegoś lepszego pancerza. Na pierwszym poziomie... Idźmy do windy. I wjedźmy na podpoziom pierwszy. Nie na ground, tylko... Znaczy, nie na tam... Nie do ziemi, nie do... wyjścia, tylko na pierwszy. O, tutaj trenują kadeci, tu jest koleś. Michael.
Porozmawiajmy na razie z Michaelem przez chwilę. O ile ja dobrze pamiętam, muszę powiedzieć, że dawno nie grałem, nie? Pierwszą część. Witaj, bracie, jak mogę ci pomóc? Wybacz mi, proszę, ale że pytam, ale czym się zajmujesz w naszym bractwie? Ach, niczym tak chwalebnym jak nasi paladyni. Po prostu kieruję pomieszczeniem zaopatrzeniowym. Wydaję ludziom sprzęt i inne zaopatrzenie. Chcę coś pobrać, jak mam to zrobić? Potrzebujesz stosownego upoważnienia, tylko niektóre osoby mogą wydać upoważnienie do pobrania obiektów z pomieszczenia zaopatrzeniowego. Kto może mi dać upoważnienie? Cóż, faktycznie ma do tego uprawnienia całkiem sporo ludzi, ale to zapewne Talus jest osobą, z którą musisz porozmawiać. Możesz także sprawdzić u Matii, a również ona może ci być w stanie pomóc. Matije, to wiem, gdzie jest Talus? Ależ on jest w sali treningowej po mojej lewej. Wspaniale. Czy teraz mógłbyś skierować mnie także w miejsce, gdzie mogę znaleźć? To wiem. To jest Talus. Pogadajmy z Talusem. Witaj. To ty musisz być tą świeżo wtajemniczoną osobą z zewnątrz. Miło cię poznać. W czym mogę pomóc? Kto przewodzi? Kto tu rządzi? Skąd wezmę lepszą broń i sprzęt? Śpieszymy się, co? Jako nowicjusz masz kilka uprawnień. Wypiszę ci przydział na pancerz bojowy i 3 na amunicję, zgodnie z twoim wyborem. Zajrzyj do Michaela obok, aby je zrealizować. Dzięki, a może by tak jeszcze jakaś skomplikowana pukawka? No nie wiem. Może i jesteś nowicjuszem, ale to nie znaczy, że od razu możemy rozdawać broń osobom, które mogą nie mieć odpowiednich kwalifikacji. Zwłaszcza osobom z zewnątrz. Naprawdę potrzebuję lepszego uzbrojenia. Cieszysz się dobrą reputacją. Ludzie, których o ciebie pytałem, mają o tobie wysokie mniemanie. Nie sądzę, aby była ci potrzebna jakaś pomoc. Wydajesz się posiadać co najmniej odpowiednie umiejętności. Jeśli jednak pomożesz mi z małym problemem, być może uda mi się ciebie jakoś wynagrodzić. Jasne, co to za problem? Jakiś czas temu wysłałem jednego z nowicjuszy do hubu i od tamtej pory nie dał znaku życia. Jeśli zdołasz się dowiedzieć, co się z nim stało, to będę bardzo wdzięczny. Zajmę się tym. Dziękuję, zapamiętam to. Gdy zdobędziesz dość doświadczenia, być może będę ci mógł dać od nas coś specjalnego. Świetnie. Teraz od Michaela... Nie, gdzie jest Michael? Tu jest Michael. Mam coś pobrać. Okej, pozwól, że rzucę okiem. Ach, tak, rzeczywiście, masz upoważnienie, żeby coś pobrać. Dobrą obroną jest najlepszy atak. Czy może to było odwrotnie? Cóż... Nieważne, oto twój pancerz. Lepiej postaraj się o niego dbać. Nie mogę wydać więcej niż jednego zestawu na osobę. Czy potrzebujesz jeszcze jakiegoś obiektu? Tak, mam jeszcze coś do pobrania. O, no, jeszcze coś? Wybacz, musiałem to przegapić, niech no sprawdzę. Ach tak, rzeczywiście, masz upoważnienie, żeby coś pobrać. Kurczę, szkoda, że nie ma tego... małych ogniw energetycznych. Dobra, weźmy 5,56 FMJ. Okej, mam tego trochę. Nigdy nie ma się dość amunicji, no nie? Cóż, proszę bardzo. Coś jeszcze? O, mam jeszcze coś. Och. Ach tak, rzeczywiście. Mam tak. Możemy tak pobierać bez końca, nie? Ile mamy tej amunicji? 150. Podzielmy ją między panów tutaj, w takim układzie. Podzielmy ją między panów. Jej jest 3.
Dobra, niech dostanie tyle Tajkuś, a Janek dostanie resztę. Obaj mają nieźle, co? Tak. Tu mamy trochę lepszy pancerz. Gotowy. Ekwipunek. Zobacz się, tu mam 26. Troszeczkę jest bardziej odporny na laser. Na wybuchy. No, tam niewiele, nie? Ale zawsze coś. Dajmy go może Ajankowi. A jednak dasz radę jeszcze pocisnąć? Nie ma już miejsca na ten przedmiot, a Tajko? Podkładam, do. Tajko da radę. Jak tam nasz... 62. No dobra, niech tak będzie. Mamy pancerz. Do bractwa. Znaczy póki co ten pancerz... To nie o ten pancerz chodziło, nie? O, dobra. Wróćmy zatem na drugi poziom. Właśnie tam Twitch. No co jest? O. Pogadajmy jeszcze z tymi kolesiami od produkcji pancerzy. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Kurczę. Czy oni są na trzecim poziomie? Na trzecim są? Nie. Tak. Dobra. Chodźmy tu do nich. Gubię się. Pogadajmy z nimi. Zobaczmy, co tu jest. To komponenty pancerza wspomaganego. No właśnie, Twitch. Nie możesz go używać, dopóki nie zostanie naprawiony. Jak nasza naprawa? 100%. Wygląda na to, że brakuje części, której nie jesteś w stanie znaleźć. Tutaj nic nie ma. Chyba będziemy musieli ją zamówić. Nie pamiętam, ale dobra, wszystko wyjdzie w praniu. Wszystko wyjdzie w praniu. Że będziemy musieli wrócić do Michaela. Zobaczymy. Zaraz to pogadamy jeszcze z kolesiami. Wszystko puste. Co tu robicie, kur... Co wy tam stopczyk palicie, że to wszystko puste? Komponenty pancerza. Kto to jest? Rycerz. A, więc to tak. Co? Nic. Tylko, że jeszcze nikomu nie udało się wrócić ze starożytnego zakonu. O, proszę. To czemu mnie tam posłali? Chyba zwyczajnie chcieli się cię pozbyć, nie? Cóż. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Cóż, jestem w bractwie tylko po to, żeby dostać pancerz wspomagany. Nie, dobra, nie mówmy tak od razu z grubej rury. Ta, słuchaj, czym się tutaj zajmujesz? Naprawiam różne rzeczy, robię przeglądy konserwacyjne tego typu bzdety. Jakiego typu rzeczy? Pancerze wspomagane i wszystko inne, co wymaga naprawy. W jaki sposób mogę się... dobrać do pancerza wspomaganego. Dałbym ci tę tu zbroję, ale brakuje jej motywatora skurczowego. Bez niego jest bezużyteczna. Gdzie mogę dostać coś takiego? Cóż, mają ich w nadmiarze w pomieszczeniu zaopatrzeniowym, ale Michael i jego cholerne formularze twierdzą, że ten konkretny egzemplarz nie trzyma specyfikacji. Cholerna biurokracja. Jak to nie trzyma specyfikacji? Widzisz, ten tu okular, musiałem go powtórnie wlutować na miejsce i chyba nie wygląda tak dobrze, jak powinien, żeby przejść przez kontrolę. A jeśli ci przyniosę motywator skurczowy, naprawiłbyś dla mnie ten pancerz? Ejże, przyhamuj trochę, to by zajęło dobre parę godzin. Pożyczyłbym ci instrukcje i moje narzędzia, ale naprawić go musisz samodzielnie. No, a nie licząc Michaela, gdzie jeszcze mogę dostać pancerz? No,
Rombus ma ich parę. Ja bym go jednak nie prosił. Tylko uhonorowani mają nosić te zbroje wspomagane. Poza tym myślę, że on jest do nich nienaturalnie przywiązany. Okej, wielkie dzięki. Czyli musimy zdobyć motywator tam czegoś, nie? Żeby dostać pancerz, żeby móc sobie naprawić ten pancerz. Tutaj ewentualnie od Rambusa, a Rambus jest... Tu go nie będzie widać. Ale w następnym odcinku spróbujemy się z nim zapoznać. A tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście tu w Bractwie Stali. Jutro zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Fallout, też na Cyberpunka. Zapraszam też do innych gameplayów, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.